Anatolii Siergiejewiczu, dobrze to przemyślałeś. Ordynator pierwszego miejskiego szpitala spojrzał z powątpiewaniem na lekarza. Chirurg twojego poziomu powinien pracować właśnie w dużej placówce leczniczej, gdzie częściej spotyka się ze skomplikowanymi przypadkami, trudnymi sytuacjami. A co prywatna klinika? Tam się zanudzisz. W najlepszym razie przyprowadzą do ciebie pacjenta z nieznacznym złamaniem lub zapaleniem wyrostka robaczkowego przecież przywykłeś do innego życia? Przywykłem, zgodził się lekarz-chirurg. Ale, Nikołaju Wiktorowiczu, ja mam rodzinę, wiesz o tym. Mam żonę, planujemy dziecko. Przepraszam, ale za taką pensję nie spłacę kredytu hipotecznego. Kredytu za samochód i nie utrzymam rodziny. Czyli cały problem tkwi w pieniądzach. Tak, w nich. No cóż, Anatolij Siergiejewiczu, będę z tobą szczery. Więcej przy całej chęci nie mogę ci płacić, nawet tobie, chirurgowi od Boga. Według etatu otrzymujesz 45 tysięcy i to jest górna granica. Jeśli porównać, to nie taki zły masz zarobek. Właśnie o tym mówię, rozumiem, że więcej się nie da, a potrzeby rosną, a tam w prywatnej klinice obiecują dwa razy więcej. Zrozumiałem cię, wszystko w porządku, człowiek szuka, gdzie lepiej, nie będę cię więcej namawiał. Ale jeśli co, to wiedz, że z powrotem cię przyjmę. Ordynator zamaszyście złożył swój podpis pod oświadczeniem Anatolia. Pożegnali się. Już wychodząc za bramę szpitala, Anatoli jeszcze raz się odwrócił. Tak, ostatnie pięć lat po stażu spędził tutaj, w tym szpitalu, na trzecim piętrze, na oddziale chirurgicznym. Jakby wczoraj pamiętał swoją pierwszą samodzielną operację, był to starszy mężczyzna, zszywał mu przepuklinę. Staruszek przed operacją tak się przejmował, że będzie go operował młody lekarz. Ciągle pytał, czy Anatoli dobrze się uczył na uniwersytecie. Anatolii wtedy zażartował, że nie pomyślał o tym, żeby zabrać na salę operacyjną swój dyplom, żeby uspokoić pacjenta. A już po operacji drugiego dnia mężczyzna na sali chwalił, do jakiego wspaniałego lekarza trafił. I szef równiutki, i sam uważny. Złoto, a nie lekarz. I później do Anatolia pacjenci ustawiali się niemal w kolejce. Trafić na jego stół operacyjny to było wielkie szczęście, a koledzy szybko zaczęli go szanować, czasami nawet bardziej doświadczeni konsultowali się z nim w trudnych przypadkach. A wszystko dlatego, że on rzeczywiście, jak powiedział ordynator, był chirurgiem od Boga, miał złote ręce. A jednak Anatoli zdecydował się zmienić miejsce pracy. Nie, wszystko mu odpowiadało i kolektyw i pensja, ale niedawno Anatolij się ożenił. Aliona, taka piękność. Kilka lat się o nią starał, kiedy jeszcze studiował. Aliona była córką przyjaciółką jego mamy. Znał ją od dzieciństwa. Aliona po szkole wyjechała do Petersburga na studia, rzadko przyjeżdżała do rodzinnego miasta. Potem wróciła na stałe, dostała pracę w merostwie. Kiedyś spotkali się przypadkiem na ulicy i Anatolii po prostu oniemiał, jak zmieniła się aliona. Z szarej myszki stała się taką, że wzroku nie można było oderwać. O alionę zabiegało wielu, a Anatolii zabrał się do dzieła. Dwa lata zawracała mu głowę, a potem nagle się zgodziła. On, szczerze mówiąc, już stracił wszelką nadzieję. Jakże był szczęśliwy, najpiękniejsza dziewczyna była jego żoną. Tylko w życiu rodzinnym szybko zaczęły się pojawiać trudności. Początkowo Alionie nie spodobało się mieszkanie, w którym Anatoli mieszkał po śmierci mamy. Jak mi się znudził ten blok! Krzywiła się żona. Wchodzisz do klatki schodowej i chce się od razu wybiec. Ciemno, śmierdzi kotami, schody zniszczone. Dzięki Bogu, że przynajmniej szczury nie biegają. Tak samo i samo mieszkanie dwa pokojki a w kuchni w ogóle nie da się obrócić nawet porządnej lodówki nie da się ustawić Aliono czy u nas jest normalne mieszkanie próbował Tolia przekonać żonę Wszyscy tak mieszkają właśnie wszyscy irytowała się Aliona A ja nie chcę jak wszyscy toleczku może poszukamy mieszkania w nowym bloku Obok mojej pracy właśnie oddali do użytku wspaniały wieżowiec. Tam jest podziemny parking, mieszkania są przestronne, jasne z wykończeniem, wystarczy się wprowadzić i mieszkać. A teren wokół domu jest ogrodzony, wszystko jest zadbane. Znowu przedszkole i szkoła są w zasięgu spaceru. A my przecież chcemy mieć dziecko. Oczywiście, kochanie bezradnie skinął głową Anatolii. Ale za naszą dwójkę nie dostaniemy tyle. A ty weź kredyt hipoteczny, powinni ci dać. Tym bardziej, że jako młodej rodzinie przysługują nam ulgi, można je załatwić. Dowiadywałam się. Ty już się dowiadywałaś? Powtórzył z uśmiechem. A mnie zapytać. Ale ja wiem, że nie będziesz przeciw. Przecież mówię sensownie. A z czego będziemy żyć? Nie mam tak dużej pensji. A za samochód jeszcze nie do końca spłaciłem. Ale ja też zarabiam. A wszędzie tylko mówią, że lekarzom podnoszą pensję. Niedługo i tobie podniosą. A tak, o całe 100 rubli zaśmiał się Anatolii. Ale o nowym mieszkaniu się zastanowiłem. Oczywiście, nowe mieszkanie w prestiżowej dzielnicy w całkiem przystępnej cenie to świetna opcja. Naprawdę nie damy rady? Damy radę. W końcu będzie brał więcej dyżurów. Ogólnie wzięli kredyt hipoteczny, kupili mieszkanie. A po kilku miesiącach zaczęli rozumieć, że pieniędzy w rodzinie katastrofalnie brakuje. Hipoteka, kredyt, czynsz, a jeszcze jedzenie. No i żona jest u niego piękna. Ją też trzeba rozpieszczać. Aliona stała się rozdrażniona, coraz częściej się kłócili. Żona oskarżała go, że nie umie żyć, inni to pieniądze łopatą zgarniają, a on zastygł w miejscu, dostaje tylko podzękowania, a kieszeń pusta. Tolik nie wiedział, co robić, i nagle spotkał swojego starego przyjaciela. Razem studiowali medycynę. Igor teraz pracował w prywatnej klinice jako zastępca ordynatora. Pogadali: No to do nas. Zawołał Igor, wysłuchawszy o ponurych sprawach Tolika. U nas na pewno będziesz zarabiał dwa razy więcej. Powiem słówko ordynatorowi. I powiedział. I Anatolijowi sami zadzwonili i zaprosili do pracy. I Anatolij się zgodził, chociaż na duszy trochę drapały go koty. Lubił i swoje miejsce pracy, i kolektyw stał się dla niego prawie rodzinny. Ale problemy materialne, a nie linę histerii, już porządnie mu się znudziły. Trzeba coś zmienić w swoim życiu. I oto zwolnił się. Jutro ma pierwszy dzień pracy w prywatnej klinice. Najbardziej cieszyła się z tego Aliona. A Anatolii czuł jakiś niezrozumiały niepokój. Jak tam wszystko się ułoży? Na początku wszystko było całkiem nieźle. Mniej pacjentów, operacje nie są skomplikowane. Pierwsza pensja też ucieszyła. Anatolii zapłacił wszystkie bieżące rachunki, jeszcze i na życie zostało. I żeby żonę uszczęśliwić, Tolik kupił swojej ukochanej alionce ładny pierścionek. Beryza! Skrzywiła się trochę aliona. No nic, ładny! Dziękuję, kochanie! Ale jeśli następnym razem będzie brylancik, bardziej się uciesza. Będzie i brylancik zaśmiał się Anatolii. Wszystko będzie. Jeszcze trochę i pomyślimy o dziecku, Ceo. Alioneczko moja Tak, tak odpowiedziała roztargniona, oglądając pierścionek. Anatolii mocno objął żonę teraz ma prawie wszystko. Urodzi się dziecko, syn i w ogóle nie będzie miał o czym marzyć. A potem życie wykonało gwałtowny zwrot w zupełnie inną stronę. Jakiegoś razu na nocnym dyżurze Anatolia do ich kliniki przywieźli młodą kobietę. Była bardzo blada. Wielki, silny facet, widać ochroniarz. Niósł ją na rękach. Oto z panią jest problem powiedział. Obiałem dyżur, a tu dzwoni gospodarz. Mówi, że żona ma silne bóle brzucha. Sam nie mógł przyjechać w delegacji. Ja do domu, a ona leży w pokoju, jęczy. No to do was. Dlaczego nie wezwano karetki? Zapytał Anatoli, badając chorą. Tak gospodarz kazał do was wieść. U Arkadia Pietrowicza wasz ordynator jest dobrym przyjacielem. No i co z tego, że przyjaciel czy nie? Zdenerwował się Anatoli. Trzeba ją do szpitala. Tutaj ewidentnie jest poważny krwotok wewnętrzny. Co się z nią stało? Spadła z wysokości? Została pobita? Kobieto, co się z wami stało? Ale pacjentka nie mogła powiedzieć ani słowa. Tylko bezgłośnie łapała powietrze ustami. Anatolii zrozumiał, że liczy się każda minuta. Jeśli wezwać karetkę, jechać do innego szpitala, bardziej wyposażonego i przygotowanego na takie skomplikowane przypadki, to na pewno nie dowiozą. A tak przynajmniej jest szansa. Nagle pojawił się ordynator kliniki. To cała nadzieja w tobie powiedział szybko. Wiesz, czy ja to żona? I szepnął mu do ucha nazwisko. To był bardzo znany biznesmen, oligarcha. O nim codziennie mówili w telewizji albo pisali w internecie. Zresztą dla Anatolija to wszystko nie miało znaczenia. Widział, że kobieta umiera i zdecydował się wziąć ją na stół. Podczas operacji okazało się, że kobieta ma poważne problemy z jelitami, wątrobą, miała rozerwaną śledzionę. I Anatolii wszystko zrobił dobrze, ale za późno trafiła do szpitala. Kobieta zmarła na stole operacyjnym. Ojej, jak ja to powiem szefowi zbladł ochroniarz, gdy Anatoli wyszedł z sali operacyjnej i wszystko mu powiedział. Przecież przywiozłem ją ze zwykłym zapaleniem wyrostka. Z zapaleniem wyrostka? krzyknął z wściekłością Anatolii. Przecież na tej kobiecie nie było żywego miejsca, jej organy wewnętrzne to była jedna wielka miazga. Ją nie po prostu pobito, ją zabito. A ty, jako ochroniarz, nic nie wiesz. Ochroniarz, opanowując się, powoli zmierzył lekarza wzrokiem. Nic nie odpowiedział, poszedł zadzwonić. A Anatolij w pokoju lekarskim dochodził do siebie. Ciężko, kiedy odchodzą tak młode i piękne jak ta kobieta. Ale nic nie można zrobić. Najważniejsze, żeby teraz tym zajęła się policja. Trzeba wyjaśnić, kto tak pobił biedaczkę. Anatolii Siergiejewiczu, jest pan jeszcze na miejscu. Do pokoju lekarskiego zajrzał ordynator. Słuchajcie, jaka tragedia. No dobrze, rozbiorą się z tym. Pan to, jedź do domu. Pana zmiana już się skończyła. Ach tak, spojrzawszy na zegarek, powiedział Anatoli i przypomniał przełożonemu. Dokładnie opisałem przebieg operacji, jeśli CEO. Tam dla policji będzie wiele ciekawych rzeczy. Tak, tak pokiwał głową ordynator. Już ją zawieźli na sekcję. Tak, nie miała szczęścia ta dziewczyna. Czy to na pewno jej mąż to zrobił? Anatolijowi przed oczami wciąż stała twarz zmarłej. Kim trzeba być, żeby być takim potworem? Śledztwo to wyjaśni, odpowiedział łagodnie ordynator i dodał. Anatolij Siergiejewiczu, rozumiem, jak to jest ciężkie po śmierci pacjenta. Zostań pan w domu dwa dni, odpocznij. Tak, czuję się normalnie. Przez lata pracy nauczyłem się nie brać takich rzeczy do siebie. Nawet trochę zdziwiłem się taką hojnością chirurga. Ale jednak odpocznij. Masz młodą żonę. Przełożony sprytnie mrugnął okiem, Anatolij się uśmiechnął. Tak, rzeczywiście. A przecież Alionka ma teraz urlop. Dwa dni minęły cudownie. Razem z Alionką cieszyli się sobą, spacerowali, odpoczywali. Anatolij nawet w myślach podziękował swojemu szefowi, jaki to przenikliwy człowiek. I tylko czasami, wspominając twarz zmarłej pacjentki, wzdrygał się w myślach. Jak można było tak znęcać się nad kobietą? Nieplanowane wolne minęły jak jeden dzień i Anatolij wrócił do pracy. Pierwszy w klinice spotkał go Igor, miał zmartwioną twarz. Jak mogłeś tak spartaczyć, przyjacielu? Zapytał zamiast powitania. Wydawało się, że to taka błaha operacja Nie wiem, co teraz będzie Igor, o czym ty mówisz zdziwił się Anatolii. O czym?- jeszcze pytasz. Przecież przy usuwaniu wyrostka uszkodziłeś tętnicę, twoja pacjentka zmarła na stole operacyjnym. Jaki łyrastek. Oburzył się Anatolii. Tam był rozdarty, śledziona, późne zgłoszenie. Kobieta straciła dużo krwi, zrobiłem wszystko, co mogłem. Anatolii, nie wykręcaj się. Szef ma na biurku wyniki sekcji. Kobieta zmarła w wyniku uszkodzenia tętnicy. W wyniku twoich nieprofesjonalnych działań, nawiasem mówiąc. Anatoli nie usprawiedliwiał się już tylko pobiegł do ordynatora W poczekalni zatrzymała go sekretarka U szefa jest komisja z Ministerstwa Zdrowia Do diabła z komisją krzyknął Anatoli i otworzył drzwi A oto ten chirurg który przeprowadzał operację widząc go powiedział ordynator i dwóm mężczyznom siedzącym przy stole Proszę wejść, Anatolij Siergiejewiczu, i opowiedzieć, jak mógł pan dopuścić do tak niedopuszczalnej pomyłki? Przestępczej pomyłki? Przecież jest protokół. Podczas operacji nie byłem sam. Zapytajcie anestezjologa, pielęgniarkę, jak to było? Krzyknął z rozpaczą. Już zapytaliśmy i protokół operacji obejrzeliśmy. Koledzy twierdzą, że był rastek robaczkowy i w protokole tak jest napisane. Anatolijowi pokazano dokument medyczny, w którym jego własnoręcznym podpisem zapisano zupełnie coś innego niż było podczas operacji. Ja tego nie pisałem krzyknął To fałszerstwo Sąd rozstrzygnie odpowiedział mężczyzna z Ministerstwa Zdrowia Nam już wszystko jasne na czas śledztwa zostaje pan odsunięty od pracy a dalej zaczął się kompletny absurd. Anatolij regularnie chodził na przesłuchania, tłumaczył, jak było. Domagał się ekshumacji zwłok, ale nieszczęsną kobietę skremowano dzień po śmierci. Podobno sama tego za życia chciała, nie chciała gnić w ziemi. Tak przynajmniej tłumaczył mąż. Mąż ten, oligarcha Arkadii, tylko raz widział Anatolia w gabinecie śledczego i zachowywał się dość bezczelnie i pewnie. Zabiłeś moją żonę i teraz próbujesz się wykręcić. Nie uda ci się. Mój ochroniarz przywiózł tanie ze zwykłym wyrostkiem, a ty ją zarżnąłeś, krzyczał Arkadii. Trafisz do więzienia i to na długo. Pan chyba nie wie, o czym mówi, albo kłamie. Odpowiedział Anatoli. Zapytaj pan swojego ochroniarza. Ja od razu powiedziałem, że kobieta ma uszkodzenia wewnętrzne, jakie bywają przy upadku lub pobiciu. A kto by ją bił? Teatralnie rozłożył ręce Arkadii. I nigdzie nie spadała, siedziała w domu. O czym ja z panem rozmawiam? Jest przecież opinia z zakładu medycyny sądowej i tam wszystko dokładnie opisano. Najstraszniejsze było to, że wszyscy wierzyli Arkadijowi lipowym papierkom, słowom ordynatora. Anestezjologa i pielęgniarki. Wszyscy potępiali Anatolia. Koledzy z poprzedniego miejsca pracy byli w szoku. Ich Anatolij Sergiejewicz dopuścił się takiej fuszerki? Jak to możliwe? Nawet Aliona uwierzyła, że Anatolij jest winny śmierci kobiety. Po tym, jak się to wszystko zaczęło, wyjechała do matki, tłumacząc, że nie wypada jej mieszkać z człowiekiem, którego oskarżają o taki brak profesjonalizmu, że koledzy w urzędzie miasta będą się z niej śmiali. I nikt się nie wstawił, tylko ordynator z poprzedniego miejsca pracy, Mikołaj Wiktorowicz, próbował wzniecić fale w jego obronie, nie wierzył w to wszystko. Ale szybko wezwano go do Ministerstwa Zdrowia i kazano siedzieć cicho. Bo jeszcze straci posadę. Arkadij Pietrełycz mąż zmarłej Tatiany, i tu miał swoje wpływy. A potem był sąd, i Anatolij dostał pięć lat. Słuchał wyroku sądu i próbował wmówić sobie, że to sen i że to nie mogło się wydarzyć. Morderca! Krzyczał Arkadij, zaciskając pięści. Fuszer! Mówił jeszcze wczoraj kolega Igor i wszyscy koledzy, których wezwano do sądu. Na rozprawie był też Nikołaj Wiktorowicz, ale nie powiedział ani słowa, tylko siedział i patrzył na przygnębionego Anatolia, nic nie mógł mu pomóc. A aliony nawet na rozprawie nie było. Od pierwszych dni w strefie Anatolii miał ciężko, trafił do celi z recydywistami, którzy wyraźnie byli do niego wrogo nastawieni. Czy będziemy cię zabijać, doktorze? zapytał szef. Ale się nie bój, nie od razu, powoli. Tak, żebyś sam wlazł w pętle. Czymś wam podpadłem? Anatolij zupełnie się nie bał więźniów, jego dusza tak się nacierpiała, że śmierć rzeczywiście była już wybawieniem. Balawa na ciebie przyszła, sukiń synu, zamówili cię. Uśmiechając się, odpowiedzieli więźniowie. Anatolij zrozumiał, że to Arkadij go zamówił. W jego głowie wszystko się już dawno ułożyło, mąż sadysta bił swoją żonę, kiedyś nie obliczył sił. Postanowił uniknąć kary, dogadał się z kolegą ordynatorem, że ten zatrze ślady. I ten wszystko zrobił. Te dwa dni. Kiedy Anatolij odpoczywał z żoną, on właśnie poprawił wszystkie dokumenty, a w kostnicy ewidentnie przekupiono biegłego sądowego. I niczego nie udowodnisz, bo przecież zwłoki zostały skremowane. Pozostało tylko Anatolija usunąć, żeby w przyszłości rodzina nie odważyła się ich ekshumować. Ale Anatolijowi ciężej było uświadomić sobie, że jego ukochana żona przy pierwszych trudnościach umyła ręce i od niego się ożegnała, a mieszkanie przepisała na siebie. O tym już wiedział. Więźniowie regularnie bili Anatolija, ale tak, żeby nie było siniaków, a nocami robili pętle, niby zapraszając go. Zrób wszystko sam i uwolnisz się od cierpienia. Skarżenie się kierownictwu więzienia było bezcelowe. Anatolii to rozumiał. Pewnego dnia wydarzyło się coś, co zmieniło wszystkie plany więźniów. Ktoś z nich otrzymał przesyłkę. Siedzieli przy stole, ucztowali, Anatolij leżał na swoim miejscu, gdy nagle przywódcy zrobiło się źle, zaczął kaszleć, harczeć, zadławił się. Jego przyjaciele próbowali pomóc, ale na próżno. Wtedy Anatolij, nie zastanawiając się, podbiegł do swojego głównego prześladowcy w celi, uderzył go kilka razy między łopatki, nacisnął na klatkę piersiową. Po kilku chwilach więzień zaczął równo oddychać, ze zdumieniem patrzył na Anatolija, Podobnie jak wszyscy inni. W końcu powiedział: Dziękuję. Nigdy nie zapomnę. Potem zamilkł. O czymś pomyślał: Ty, stary, wybacz nam, głupcom, nikt ci już w tej celi nie tknął, jesteś pod moją ochroną. I od tego czasu Anatolijowi zrobiło się łatwiej, ale nie na długo. Tak się złożyło, że przywódcę przeniesiono do innej strefy i odbył on z Anatolijem poważną rozmowę. Pamiętam Twoją pomoc, więc muszę Ci pomóc. Zrozum, że mnie nie będzie, przyjdzie ktoś inny. Nadal jest na Ciebie wydane zamówienie, powiedział więzień, popijając mocną herbatę. Trzeba coś zrobić. A co ja zrobię? Zmęczyłem się, odpowiedział Anatolii. Musisz uciekać i udowodnić swoją niewinność na wolności. Mówisz, że nie jesteś winny. Nie jestem winny. Jak mam stąd uciec? Jest jedna opcja. I więzień opowiedział, że może przekupić konwojentów i ochroniarzy w warsztacie, gdzie robią meble. W samochodzie z meblami można wyjechać. Kto cię będzie słuchał? Nie uwierzył Anatolii. Mnie uśmiechnął się przywódca. Źle mnie znasz. Mam tu znajomości, jak prezydent. Uratowałeś mi życie, więc mogę wszystko. I tak powiedział, że Anatoli mu uwierzył. I rzeczywiście po kilku dniach wyjechał ciężarówką, ukryty w kanapie. Współwięźniowie wszystko zorganizowali. Anatoli, nie zastanawiając się, zgodził się na tę przygodę. Rozumiał, że w więzieniu nie przeżyje, a tak przynajmniej kilka dni na wolności. A potem nie chciał myśleć. Co będzie potem? Przeżył dzień i dobrze. Godzinę później, jak powiedział mu przywódca, wyszedł z kanapy. Wkrótce samochód zwolnił. Anatolij wyskoczył z ciężarówki, samochód pojechał dalej. Mężczyzna rozejrzał się. Zmierzchało wokół pola, lasy. Dokąd iść? Poszedł Anatoli, nie patrząc na drogę. Zmęczył się, zmęczył życiem. Gdyby tylko położyć się i umrzeć. I wtedy w oddali zobaczył dachy domów, szczekanie psów. Przyjrzał się, w odległości kilku kilometrów była niewielka wioska. Postanowił tam pójść, chociaż przenocować gdzieś w szopie. Wszystko cieplej, na dworze był już październik. Wypatrzył domek na uboczu, stary, ale ktoś w nim mieszka. Świecą się okna. I szopka obok. Ale szczerze mówiąc, zimno. Anatolij postanowił zapukać do okna. Ale nikt nie odpowiedział na jego pukanie. I wtedy usłyszał stłumiony jęk. Nadsłuchiwał. Dokładnie. W domu ktoś jęczał z bólu. Anatolij pchnął drzwi wejściowe, a one były zamknięte. Wszedł i on nie miał. Po środku kuchni młoda kobieta leży na podłodze, wije się z bólu. Ma ogromny brzuch. Poród się u niej zaczął. Czego chcesz? Pięknęła kobieta, widząc mężczyznę w więziennym mundurze i zaczęła się trząść ze strachu. Wynoś się, nie mam nic do wzięcia. Nic mi nie potrzeba. Anatoli usiadł obok. Od dawna masz skurcze. A co cię to obchodzi? Dlaczego nie wezwałaś pogotowia? Telefon mi się cepsuł. Tak mnie skręciło, że nie mogę dojść do sąsiadów. Anatolij zrozumiał, że u kobiety zaczął się szybki poród. Jeszcze trochę i urodzi się dziecko. Szybko umył ręce pod umywalką, w szafie znalazł jakieś prześcieradła. No dobrze, pozwól, że zobaczę. Jestem lekarzem, powiedział. Spadaj, jesteś więźniem, widzę. Szybko zdejmuj majtki, bądź człowiekiem. Nagle rozkazał Anatoli, umiał tak rozmawiać ze swoimi pacjentami. I kobieta się przestraszyła, posłusznie zdjęła ubranie, Anatoli jej pomógł. Wkrótce na świat przyszedł chłopiec. Anatoli wziął dziecko na ręce i nagle się rozpłakał. Pomógł narodzić się nowemu życiu. Przeszedł przez takie rzeczy, których nie życzyłby nawet wrogowi, a tu dziecko leży na rękach, mruży oczy na świat, takie maleńkie. Dziękuję Ci, i cicho powiedziała kobieta: Kim Ty w ogóle jesteś? Naprawdę jestem lekarzem, tylko chirurgiem.